Cześć, w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić torebkę z modeliny, więc potrzebujemy dwa wybrane kolory. Ja użyję różowy i kolor miętowy. Z narzędzi nożyk, coś do wałkowania, na przykład marker jakiś gruby oraz długopis z okrągłą końcówką, tak żeby właściwie wkład był schowany. No i nie przestraszcie się, że mam palce w plastrach. Mały wypadek. Więc bierzemy kawałek koloru, który będzie podstawą naszej torebki. Więc najpierw robimy kulkę, a potem w palcach kształtujemy taki jakby trochę prostokąt. Można użyć coś do wałkowania. I tu ku górze teraz palcami tworzymy taki kształt. Możemy jeszcze użyć na przykład linijkę, która pomoże utworzyć płaski kształt oraz taki. Teraz biorę nożyk i pod kątem robię delikatne nacięcie. I to samo z drugiej strony. Następnie biorę kawałek królowego i robię taki jakby trójkąt. Najpierw palcami, potem mogę to rozwałkować lepiej. I przykładam do torebki. Teraz biorę długopis i robię takie kółeczka. Więc to wygląda mniej więcej w ten sposób. Mogę oczywiście jeszcze użyć jakiejś linijki i poprawić kształt. Teraz biorę kolejny kawałek różowego. Najpierw wałkuję taki paseczek. Potem składam go na pół i zwijam. Jeżeli długość jest odpowiednia, mogę od razu przyczepić torebki. A jeżeli nie, to zawsze można uciąć. Więc tak wygląda taka zwykła, elegancka torebka. Mam nadzieję, że się Wam podobało i przepraszam za moje poszkodowane palce, ale nie mam na to wpływu. I do zobaczenia.